10 najciekawszych easter eggów w grach. Materiał opracowany na podstawie komputerświat.pl. Borderlands 2. Gra osadzona w konwencji science fiction. Oficjalna premiera miała miejsce 18 września 2012 roku. Jest to jeden z najlepszych shooterów w historii. Twórcy gry postanowili zrobić ukłon w kierunku Minecrafta. Jeśli obierzemy odpowiednią ścieżkę w grze, trafimy na ukryty pokój, który jest żywcem wyjęty z wcześniej wspomnianej gry. Dodatkowo pojawią się specjalne opcje, jak na przykład kopalnie, czy będziemy mieli okazję stoczyć walkę z przeciwnikami rodem z kwadratowej gry. Dying Light. Gra komputerowa w otwartym świecie, należąca do gatunku survival horror, stworzona przez polskie studio Techland. Gra została wydana 27 stycznia 2015 roku. Fabuła opowiada historię mieszkańców, którzy zostali zarażeni chorobą, która zmieniła ich w zombie. Podróżując po mapie, można natknąć się na pewien dziwnie wyglądający komin. Jeśli tam wskoczymy, przeniesiemy się do świata Mario. A rozegranie gry w Mario z pierwszej osoby jest czymś naprawdę wyjątkowym. Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Komputerowa, fabularna gra akcji w reżyserii Adama Badowskiego, osadzona w świecie Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego i wyprodukowana przez polskie studio CD Projekt Red. Narracja gry jest skupiona na wydarzeniach zaistniałych po morderstwie dokonanym na władcy krainy zwanej Temerią, w której toczy się akcja Wiedźmina 2. Zwiedzając świat, możemy natknąć się na bardzo dobrze znaną postać z innego cyklu. W stoku siana leży martwy asasyn, który zginął po skoku wiary, który wykonuje się zeskakując z wysokiego budynku właśnie w stok siana. Ja nigdy się nie nauczę. GTA 4. Komputerowa gra akcji wyprodukowana przez Rockstar North i wydana przez Rockstar Games. Jest to 9. część serii Grand Theft Auto. Głównym bohaterem gry jest Niko Bellic, weteran wojny z Jugosławii. Przyjeżdża do Ameryki zachęcony listami od swojego kuzyna, który opowiada mu w nich o amerykańskim śnie. Główny bohater trafia do odpowiednika Nowego Jorku, a jak Nowy Jork, to oczywiście Statua Wolności. Jeśli graczowi uda się dostać na piętro tego budynku, na pewno zauważy drabinę. Po wejściu do ukrytego pomieszczenia wewnątrz posągu, oczom gracza ukaże się serce miasta. I to dosłownie. World of Warcraft. Gra komputerowa z gatunku MMORPG wyprodukowana przez amerykańską firmę Blizzard. Każdy kontynent został podzielony na wiele mniejszych krain, które różnią się scenerią, poziomami potworów, miastami oraz innymi szczegółami. Olbrzymi świat pozwolił oczywiście na umieszczenie wielu ukrytych elementów w grze. Kiedy wejdziemy w kanały jednej z krain, spotkamy szczura, który poucza małe żółwie. To oczywiście nawiązanie do uniwersum Żółwi Ninja, gdzie właśnie szczur nauczył głównych bohaterów walki. Wiedźmin 3 Dziki Gon. I wracamy do Wiedźmina. Dziki Gon to fabularna gra akcji stworzona i wydana przez polskie studio CD Projekt Red. Jest to kontynuacja gry Wiedźmin 2. Polscy twórcy postanowili nawiązać bezpośrednio do gry o tron. Pamiętacie, gdy Tyrion został uwięziony w podniebnej celi? Autorzy gry dokończyli ten wątek w sposób charakterystyczny dla siebie.
gdy znajdziemy ciało Tyriona, Geralt, główny bohater gry, rzuca kwestię nawiązującą do Gry o Tron. Podniebna cela. Niezły pomysł na więzienie bez krat. Szkoda, że ten tutaj nie potrafił latać. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Fabularna gra akcji z otwartym światem. Skyrim jest piątym tytułem z serii. Jest to gra uważana za jedną z najlepszych w historii oraz została oceniona przez najważniejsze magazyny komputerowe wzorowo. Jedną z cech charakterystycznych dla Skyrim jest olbrzymi świat. Jeżeli udacie się do mroźniejszej części owego świata w jednej z jaskiń, znajdziecie zaaranżowaną scenę, która stanowi bezpośredni hołd spotkaniu Luke'a Skywalkera oraz Vampa. Call of Duty Black Ops 2. Gra komputerowa z gatunku First Person Shooter i wydana 13 listopada 2012 roku. Jest to dziewiąta część serii gier Call of Duty. Akcja gry rozgrywa się w 2025 roku. Świat stoi na skraju kolejnej wojny, tym razem z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki. W trakcie eksploatacji możemy natknąć się na pomieszczenie, w którym znajduje się stary telewizor, a gdy z niego skorzystamy, można powiedzieć, cofniemy się w czasie. Half-Life. Strzelanka pierwszoosobowa wydana w 1998 roku przez Sierra Studios na platformę Microsoft Windows. Half-Life został pozytywnie przyjęty przez recenzentów, którzy chwalili grę za ciekawą i wciągającą fabułę, a także realistyczny wygląd i tryb rozgrywki. Gra otrzymała ponad 50 tytułów gry roku na PC. W Half-Life znajduje się tajemniczy pokój, którego odblokowanie wcale nie jest takie łatwe. Kiedy jednak uda nam się otworzyć sekretne drzwi, trafimy do dość specyficznego świata. Just Cause 2. Komputerowa gra akcji, której premiera miała miejsce 23 marca 2010 roku na platformy Microsoft Windows. Akcja Just Cause 2 toczy się na fikcyjnej wyspie nazywanej Panao w południowo-wschodniej Azji. Agent wywiadu CIA Rico Rodriguez wyrusza z misją odnalezienia swojego przyjaciela i obalenia dyktatury na wyspie. Jeżeli porwiemy odrzutowiec i udamy się na małą wysepkę w rogu mapy, to w locie nasz samolot zostanie uszkodzony i się rozbije, zaś na wyspie znajdziemy wiele małych nawiązań do serialu Lost. And I use the term plane very loosely, as this thing has been obliterated during in a crash. The sand. So that was the first Easter egg, and that is the plane crash. And for the second Easter egg, we're going to be following the search sign into the woods. Talks about it when they talk about Lost, so it must be pretty important. Now, one of the interesting things about this location is the hatch is surrounded by poppies. Now, slight spoiler warning here, to find, but it's definitely worth the effort because it's a pretty interesting Easter egg. Now, what we have here is the Just Cause 2 version of the Lost smoke monster. Now, once again, I don't know Lost, so I don't know what the smoke monster particularly is, but I'm pretty sure it's Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe i Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!